Będziemy dziergać. Tym razem wspólnie będziemy dziergać dwuwarstwowe, mega ciepłe, niesamowite czapki, których cały urok polega na tym, yy, oprócz tej, ale ona, jej urok polega jeszcze na czymś innym. Ich urok polega na tym, że łączymy tutaj szaloną, skarpetkową, kolorową włóczkę z zazwyczaj jednokolorowym mocherem. Może być oczywiście moher z jedwabiem, a może być też każda inna kudłata włóczka. Czapki do zadań specjalnych, ponieważ nie tylko mają dwie warstwy, ale jeszcze na dodatek między nimi jest powietrze, czyli mamy niesamowitą ochronę przed wiatrem i chłodem. Będziemy je robić, tak jak powiedziałam, z włóczki skarpetkowej z dodatkiem czegoś kudłatego, i ja za sekundkę pokażę, co ja mam i opowiem wam, co jeszcze można użyć. Ale można też od razu nastawić się na to, że zewnętrze i wnętrze czapki będzie w innym kolorze. Tak jak było tu. Tu nie ma dodatku niczego yy, mięciutkiego i kudłatego, za to są dwie włóczki. Przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak wygląda różnica między włóczką bazową, czyli taką, i włóczką, do której został dodany pomarańcz. To nie jest dokładnie ta sama włóczka, one są podobne, ale jak widzicie, kiedy dodajemy moher albo dodajemy coś, co ma włosek, to nadajemy temu taki jednolity ton, i na tym są. Owszem, widoczne, ale mimo wszystko już znacznie mniej intensywne ciapki. Tu jest podobnie. Wszelkie zielenie i jeszcze na dodatek brzoskwiniowy z dodatkiem szaro-niebieskiego i nagle robi się znacznie spokojniej, ale wcale nie nudno. No dobra, wiecie co będziemy dziergać? Od razu powiem, że będziemy to dziergać we wszystkich możliwych rozmiarach, ponieważ dostosowanie rozmiaru zależy w 100% od was, więc możecie to wydziergać dla małego dziecka, możecie to wydziergać dla dziecka nieco starszego, możecie dla siebie i możecie dla koleżanki, która ma bardzo obfitą fryzurę a chce czapkę tego typu. Każdy rozmiar jest możliwy. To w takim razie wiemy co? to teraz porozmawiajmy z czego. To już zabierzemy, a zamiast tego wjadą narzędzia zbrodni, czyli to, co nam potrzebne do dziergania. I tutaj zaczynamy od włóczki skarpetkowej. To jest 100 gramowy motek, ale oczywiście nie pójdzie cały. Na tego typu czapkę tak mniej więcej w dorosłym rozmiarze między 60, maksymalnie 70 gramów, ale zależy wszystko od rozmiaru. I do tego mamy kudłatą włóczkę. Głównie opartą o moher, tym razem też nieco szaloną. I tak to będzie do siebie pasowało. Obiecuję, że tak będzie. Efekt będzie świetny. I tutaj potrzebujemy 250 gramów, czyli około 200-210 metrów powinno wystarczyć, ale to też zależy od tego, ile włóczki głównej i o jakim rozmiarze mówimy. Więc powiedzmy, że ja mam przygotowane 100 gramów włóczki skarpetkowej, która ma 420 metrów w 100 gramach i nie pewno nie użyję jej całej i dwa motki moheru, który ma 210 m w 25 g i mam go właśnie dwa motki, czyli około tak ponad 400 gramów, y, przepraszam, 400 m, ale też na pewno nie użyję go całego, podejrzewam, że wystarczy mi jeden motek. Y, tutaj to jest troszeczkę y, zależne właśnie od rozmiaru. Im mniejsza czapka, tym pójdzie nam oczywiście mniej, ale takie 60 i takie 25 to jest takie minimum. Od razu powiem, że jeżeli komuś zabraknie na samą końcówkę moheru, to sobie poradzimy. Będzie miał po prostu oznaczone wnętrze i zewnętrze czapki, ponieważ może końcówkę wydziergać bez niego. Co oprócz tego, bo zacznijmy najpierw od podstaw, a później poopowiadam Wam o szaleństwach. Oprócz tego będą nam potrzebne druty do tej włóczki. 30. Z długą żyłką, jeżeli ktoś będzie dziergał magic klupem, mogą być druty skarpetkowe 5, jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi, czy można dziergać na drutach o małym obwodzie, takim powiedzmy 40-cm. Można, tylko mieć świadomość tego, że będziemy zaczynać od 8 oczek i będziemy kończyć na 8 oczkach, więc przez jakiś czas i tak będziemy mieć bardzo mało oczek na drutach, ale jeśli ktoś sobie. Z takimi króciutkimi drutami radzi z 8, 16, 40 oczkami, zanim dojdziemy do pełnej ilości, to jak najbardziej może. Ja Wam pokażę metodę z Magic Loopem, najwygodniejszą, bo wtedy nie martwimy się, ile jest oczek. Co jeszcze? Nożyczki mm, na sam koniec. Igła, też na sam koniec. I coś, co się bardzo, bardzo, bardzo nam przyda e, do oznaczania miejsc ważnych. I żeby później sobie z tym radzić, to jest marker wpinany, i możecie też przygotować, właśnie, hałasuje centymetr. Centymetr nam się przyda, albo jeśli nie centymetr, to przyda nam się czapka, która będzie dla nas wzorcowa, bo kiedy będziemy ustalać rozmiar, to będę Wam opowiadała, jak sobie poradzić, mając obwód głowy i centymetr, ale też pokażę Wam, jak sobie poradzić, jeśli mamy czapkę wzorcową i chcemy ją dosłownie odtworzyć? To gdzie wtedy i co sprawdzać? No dobrze, to teraz jeszcze na temat wariacji, jeśli chodzi o włóczkę. Wariacje dozwolone są wszystkie włóczka może mieć znacznie więcej metrów w 100 gramach, może mieć znacznie mniej metrów w 100 gramach. Możecie dodawać moher, możecie nie dodawać moheru, możecie dodawać jedną nitkę, możecie dodawać dwie nitki. Y możecie używać grubej włóczki skarpetkowej, tak jak tu, bo ona jest znacznie grubsza. Możecie używać średniej włóczki skarpetkowej z dwoma nitkami innej cienkiej włóczki, tak jak jest tutaj. Y dlaczego? Ponieważ i tak będziemy się opierać na obwodzie i okaże się, że niezależnie z jakiej włóczki dziergamy, to jesteśmy w stanie zrobić taką czapkę bez najmniejszego problemu i niezależnie od tego, jaką włóczką to robimy. Ja Wam będę pokazywała to ze względu na to, że po prostu ten efekt moheru i szalonej włóczki skarpetkowej jest genialny i po prostu dlatego taki wybór, bo będzie mi się przyjemnie filmowo dziergała. No dobra to wiemy czego potrzebujemy, wiemy mniej więcej ile, wiemy jakie mogą być wariacje i już wiecie, że absolutnie wszystkie. To teraz ten bałagan sprzątniemy, zostawiamy jedną włóczkę, drugą włóczkę i druty i zaczniemy początek który będzie identyczny dla wszystkich niezależnie od rozmiaru. Na początek, jeszcze zanim nabierzemy oczka, to opowiem Wam, jak technicznie ta czapka jest robiona, jest to w miarę proste, bo to czapka nie może być nic skomplikowanego, ale zaczniemy w zasadzie od razu dziergać. Dobra, ten bałagan znika i zajmiemy się rzeczywiście dzierganiem. Tym razem pomacham wam tak konstrukcyjnie czapką, która ma nieco zabierzemy, żeby nie było kłopotów z ostrością, która ma nieco spokojniejszy kolor, żeby było wszystko dobrze widać, bo ta pomarańczowa jest bardzo energetyczna. Czapkę zaczniemy od ośmiu oczek i na tych ośmiu oczkach będziemy dodawać, tworząc osiem skrzydełek wiatraczka. Skąd wiem, że to dodawanie, ponieważ tutaj jest w miarę płasko. Kiedy dodamy już odpowiednią liczbę oczek do naszego obwodu czapki, to wtedy będziemy robić prosto, prosto, prosto do połowy głębokości, którą też możemy sobie ustalić, bo ktoś może chcieć taką czapkę typu bini. Czyli taki, taką myckę, tak naprawdę trochę głębszą. Ale ktoś może stwierdzić, że chce super ekstra czapkę na warunki naprawdę hardkorowe, i może zrobić ją znacznie dłuższą, i potem ją jeszcze wywijać. Więc tutaj też macie taką możliwość oczywiście, jest to włóczko żerne, nie ukrywajmy, ponieważ robimy wtedy bardzo długą tubę. I kiedy zrobimy już jeden prosty fragment, i drugi prosty fragment, który będzie leciał tak naprawdę jednocześnie, bez żadnych przerw, nie robimy tu żadnych lewych oczek ani nic takiego. To kiedy uznamy, że po złożeniu ta czapka ma już odpowiednią głębokość, i to wszystko będę pokazywać więc spokojnie, to wtedy też pojawią się skrzydełka, tylko budowane na zasadzie zwężania, czyli z takiej szerokości nasze skrzydełko zajdzie oczywiście do ośmiu oczek. Czapka jest idealnie dwustronna. Można ją nosić na tą stronę i można nosić na tą. Dlatego ja tak troszeczkę czepiam się tego robienia zewnętrza i środka z innych kolorów. Bo jak najbardziej można, bo możecie wtedy komuś sprezentować albo zrobić sobie czapkę, którą możecie mieć do dwóch ciuszków niebiesko-różową, czy tak jak tutaj kolorowo-fioletową, zależnie od potrzeb, albo zależnie od tego, co nam się ubrudzi. Ale jak najbardziej można. Czyli zaczniemy od ośmiu oczek i będziemy dodawać. Początek jest najgorszy, ponieważ mamy mało oczek, sporo dodawania i będzie tam, no będzie się tam troszkę działo, ale mimo wszystko nie będzie źle, obiecuję, pokażę Wam jak sobie z tym poradzić. To teraz już rzeczywiście druty, włóczki lub włóczka i będziemy nabierać oczka. To zaczynamy. Jeżeli ktoś pracuje w dwie nitki, lub w trzy nitki, lub w cztery nitki, jak zaszaleje, to od razu wszystkie razem łączymy. Nie robimy czegoś takiego, że na początku jest ich mniej, bo będzie nam łatwiej, ponieważ wtedy początek czapki wyjdzie cieńszy. Czyli wszystkie nitki mamy od razu. I zanim zaczniemy nabierać, to zostawiamy taki spory kawałek, jakieś takie 15 cm. Dlaczego? Ponieważ to będzie kawałek, który pozwoli nam nie tylko zamknąć dziurę na czubku, ale również połączyć wewnętrzną i zewnętrzną część czapki. Czyli te 15 cm zostawiamy, a potem nabieramy oczka sposobem, który jest wam najwygodniejszy. Ja jak zwykle polecę pętelkami i nabiorę 8 oczek. I tutaj oczywiście sposób nabierania jest absolutnie dowolny. Nie ma tutaj lepszego i gorszego, i tak potem to wszystko ściśniemy. I teraz zgodnie z tym, że sposób pętelkowy, to nabieranie tak naprawdę to się liczy dopiero wtedy, kiedy są przerobione pierwsze oczka na prawo, to ja robię jeszcze jeden dodatkowy rządek, bo jak widzieliście, obróciłam robótkę prawymi. Jeżeli wasze nabieranie oczek jest inne i jest takie stabilne, czyli macie od razu ładnie widoczne oczka i bazę, to oczywiście nie musicie niczego przerabiać dodatkowo na prawo. Tylko sekundkę czekacie, aż ja się uporam ze swoimi ośmioma oczkami, co jest powolne ze względu na to, że to są pętelki, a nie oczka, i wbijanie się w nie jest jakie jest. Dobrze, że jest ich tylko 8. Dociągamy. I teraz, jeżeli robicie na drutach skarpetkowych, to zamykacie w okrąg i dzielicie sobie w tym momencie po dwa oczka na każdy drut. Będzie to wyzwanie, ponieważ będzie to niestabilne, ale szybciutko przybędzie nam oczek, więc to tylko na chwilkę. Jeżeli robicie na drutach z żyłką, to niezależnie od tego, jakiej długości jest ta żyłka, będzie Wam niezbędny magic lub, bo mamy 8 oczek, a żyłkę. No mamy żyłkę. <laughs> Więc jak to zrobić najlepiej? Najlepiej zrobić to w ten sposób. Tą nitkę sobie tu przytrzymam i teraz tak. Za daleko nie jadę wcale z tym. Yy, ta część, gdzie są niteczki obie, ona zostaje na górze. Zginam i dzielę sobie na cztery. Cztery na górze, cztery na dole. Nie puszczam za bardzo tych żyłek. Tylko tutaj już trzymam, a tu wpycham sobie żyłkę. Niezależnie ile jej mam, jak używam magic loopa, to ja używam mega długiej żyłki. I teraz ważna rzecz, ponieważ mogą być osoby, które nie dziergają zbyt często z żyłką, to tak. Ta nitka ma zostać. Ta końcóweczka. Ona nam spada na dół. Natomiast nitka, którą robimy, ona zawsze ląduje między drutami. Między górnym a dolnym drutem, i nie pozwólcie, żeby ona się o żaden z tych drutów zahaczyła, bo wtedy powstanie Wam dodatkowe oczko i będziecie się zastanawiać, a co to jest. No to to jest właśnie dodatkowe oczko. I teraz na odmianę. Górny drut będziemy wyciągać, dolny zostaje. Tam, gdzie mamy nitkę, tam wyciągamy. Robimy pętelkę. Ściskamy sobie to wszystko razem, żeby było nam wygodniej. I w pierwszych ruchach naszej czapki robimy wszystkie oczka na prawo. Tu jeszcze nic nie dodajemy, ponieważ zamykamy tak naprawdę oczka w okrążenie. Czyli są cztery prawe i jesteśmy w połowie, i teraz uwaga znowu ściskamy sobie wszystko razem, obracamy. Wyciągamy sobie cokolwiek, tu się zadziało to z dużym spokojem i nie martwimy się, że hałasujemy. Ja też się nie martwię, mimo tego, że wiem, że Wy to słyszycie. I tak, tu wpychamy, tu wyciągamy. Czyli znowu wyciągam tam, gdzie mam nitkę z kłębka. Zauważcie, że ja za bardzo tego nie puszczam. Dlaczego? Ponieważ nie chcę, żeby mi się przekręciło. I robimy pierwsze prawe oczko. I teraz uwaga. Dociągamy je delikatnie do żyłki. Tak, żeby poczuć opór nitki. Nie martwcie się, że ściągniecie za bardzo mało prawdopodobne. No chyba, że się ktoś mega bardzo postara. Ale generalnie raczej się nie da. I robimy znowu cztery oczka. I teraz znowu. Wszystko razem ściskam, żeby mi się nic nie przekręciło, chociaż prawdopodobieństwo przekręcenia zaczyna być niewielkie. Nitka jest między drutami i znowu dół wpycham i ja wiem, że to się wydaje matko jedyna. Przecież to jest takie niefajne. Za sekundkę będzie już szybciej, bo będziemy mieli więcej oczek. Oczka mogą nam się tu blokować troszkę, ale to wtedy sobie delikatnie pomagamy. I teraz uwaga wchodzimy w strefę dodawania i ta Strefa dodawania, czyli tworzenie wiatraczków, to będzie cała górna część czapki. Pierwszy raz dodając, zrobimy to troszeczkę inaczej, chociaż będziecie mogli później zostać przy tym sposobie, ale jego mm, moim zdaniem inny sposób wygląda ładniej, ale będzie można. Ale pierwsze dodawanie zrobimy w taki specyficzny sposób, bo tak normalnie to będziemy dodawać na nitce między oczkami, ale ponieważ tutaj tych oczek pod spodem mamy, no w zasadzie nie mamy, to nie będziemy dodawać na nitce między oczkami, tylko będziemy dodawać na oczkach niżej. Czyli tak. To oczko, bo generalnie oczko mam na drucie, ale pod nim widzę nitkę z oczka, które było pięterko niżej i wrzucam ją na drut, a co najmniej wbijam się w nią. I teraz powolutku, jak się nam połączyły, to sobie rozdzielamy. Robię pierwsze oczko dodane i źle się wbiłam, bo wbiłam się pod dwa oczka. Robię pierwsze oczko dodane i potem oczko prawe. I to jest najpaskudniejsze okrążenie, jakie nas czeka. I teraz znowu oczko na drucie, ale tu pod spodem mam oczko z poprzedniego rzędu. Więc znowu. Zobaczcie, że ja sobie to oczko po prostu przytrzymuję palcem, żeby one się nie połączyły. Na drut, dodaję prawe i robię to prawe zwykłe. I z dwóch oczek mam już cztery. I następne. Szukam tego oczka piętro niżej. To trzymam, żeby nic mi się nie pododawało. Prawe dodane, prawe zwykłe. Prawie kończymy połowę. I następne. Piętro niżej, oddzielamy sobie i robimy dodane i zwykłe. Z czterech oczek mam 8. Uff, to jeszcze 8. Znowu obracamy. Wpychamy, bo jesteśmy w połowie. Zauważcie, że ja wpycham, a nie ciągnę, ponieważ dzięki temu moje żyłki są wieczne bo jak ciągniemy to nadwyrężamy połączenie drutu z żyłką. Jak wpychamy, to niczego nie nadwyrężamy. Nawet nie chcę wam mówić ile mają te żyłki. <laughs> Wyjdzie na to, że strasznie dużo, ale rzeczywiście dużo. Dobra, to była dygresja, to teraz wracamy do dodawania znowu. Oczko niżej, tu przytrzymuję. Jak mi się źle włożyło, to jeszcze raz. A może się źle włożyć? Szczególnie jak ja nie patrzę na robótkę, tylko w ekran. Dodane. Zwykłe. I znowu. Szukam sobie oczka poniżej. Powolutku. Obiecuję, że to jest jedyne takie parszywe okrążenie. Używam słowa parszywe bardzo świadomie. Dodane. Zwykłe. Mam cię. I znowu. To sobie przytrzymujemy, jeśli nam przeszkadza, a przeszkadza na bank. Szukamy oczka poniżej, dodane i zwykłe. Źle się wbiłam. Jeszcze raz. Nie zostawiamy takich oczek, gdzie wbiliśmy się pod jedną nitkę, tylko pod moher albo cokolwiek innego. I ostatnie oczko, dodane i zwykłe. Dociągamy tą nitkę, końcóweczkę, i zasada jest taka, że jeżeli w jednym okrążeniu oczka były dodawane, to w kolejnym okrążeniu oczka są przerabiane wszystkie na prawo. Czyli mamy dodawanie prawe, dodawanie prawe, żeby między dodawanymi okrążeniami złapać oddech. I teraz powolutku, bo te oczka one są gęsto, mimo że jest ich malutko, dociągamy Przerabiamy, możemy nawet przeliczyć, czy mamy 8 oczek na jednym drucie i 8 oczek na drugim drucie. Raczej nie ma innej opcji, chyba że coś nam się nie dodało. Czy robimy bardzo ścisło? Yy, tak normalnie robimy, tak jak robicie. Czyli nie starajcie się robić ściślej niż zwykle, nie starajcie się robić luźniej niż zwykle, róbcie tak w miarę normalnie. Jeżeli ciężko jest wcisnąć ten dolny drut, to zazwyczaj wyjęcie górnego pomaga, bo wtedy rozluźniają się górne oczka i jest łatwiej wcisnąć ten dolny drut tam, gdzie powinien być. Ktoś powie: No dobra, a skąd ja wiem, czy jestem na początku okrążenia, czy jestem w środku okrążenia? Szczególnie jak się oderwę. Zostawię, i nie mam bladego pojęcia, gdzie jestem. Już zaraz Wam pokażę, co jest wskaźnikiem tego, gdzie jesteśmy, ale też od razu Wam powiem, co nam pomoże za chwilkę, ale to za chwilkę. Wskaźnikiem tego, gdzie jesteśmy, jest ten farfocel, czyli końcówka z motka. Ona jest tam, gdzie jest początek okrążenia, czyli jak widzę ją blisko. Tutaj, to znaczy, że to jest miejsce początek okrążenia. Jeżeli ona byłaby tu, to znaczy, że jestem w środku okrążenia. To taki wskaźnik, który mamy w tej chwili, ale za chwilkę pokażę Wam, co można zrobić dalej. Brawa dla nas, jestem z Was strasznie dumna, bo przebrnęliście przez najgorszy, naprawdę najgorszy, najgorszą parę okrążeń, jaką można sobie wyobrazić. Teraz będzie łatwiej. A z każdym okrążeniem będzie coraz łatwiej. To się nie nadaje jeszcze na czapkę dla nikogo, no może dla krasnoludka, ale pompą trzeba by było dorobić, więc na pewno będziemy dalej dodawać, ale już w minimalnie inny sposób. To zatrzymajmy się na chwilę, żeby złapać oddech i zaraz zrobimy kolejne dwa okrążenia, poszerzając nasze wiatraczki. Pozamieniałam już druty miejscami, żeby Wam nie szaleścić chociaż raz, ale nie unikniemy tego. Chyba, że ktoś wymyśli tak mięciutkie żyłki, że nie będzie ich słychać. Nie sądzę. I teraz uwaga: macie dwie możliwości. Jeżeli komuś spodobał się pomysł dodawania oczek na nitce oczka poniżej, to może przy tym sposobie pozostać. Ja natomiast uznaję za znacznie szybsze dodawanie oczek na nitce poprzedniego rzędu, czyli tej, która jest między oczkami. Dlaczego? Ponieważ y, jak ktoś już się przyzwyczai do tego ruchu, to robi te oczka w zasadzie y, tak odruchowo, takim jednym ruchem, y, jednym manewrem prawego i lewego drutu. Więc znacie już ten sposób, to teraz pokażę wam ten drugi, kto, z którego ja zresztą będę korzystać. I pamiętacie jak było w poprzednim okrążeniu dodawanym? Było tak: dodane, prawe, dodane, prawe. To teraz ilość prawych nam się zwiększy, będzie dodane. Dwa prawe, dodane dwa prawe, żeby zawsze dodać osiem oczek w całym okrążeniu. To u mnie najszybciej jest tak, że ta nitka, ja się w nią wbijam od dołu, wkładam sobie na chwilkę na lewy drut i robię prawe. Dzięki temu powstaje prawe przekręcone na nitce poprzedniego rzędu i nie ma dziur. I to jest oczko dodane, i teraz robię dwa prawe. I teraz znowu kolejne oczko dodane. Znowu szukam sobie nitki między oczkami. Na chwilkę na lewy drut i robię prawe, przekręcone i dwa prawe. I kolejny raz szukam nitki. Co jest źle? Pod jedną nitkę tylko się wbiłam. Tak nie może być, więc poprawiamy. I znowu dwa prawe. I ostatnie tutaj dodawane. Tutaj jest jeszcze ciężko z tym dodawaniem takim płynnym, ponieważ mamy malusieńką płaszczyznę czapki. To nawet czapki nie przypomina. Jesteśmy w połowie. Dlaczego? Bo farfocel jest tu. Czyli dodajemy jeszcze w drugiej części. Ale kiedy oczek jest więcej i to wszystko nie jest takie ściśnięte, to zaraz Wam pokażę, ale to naprawdę jest jednym ruchem w zasadzie. I znowu dodajemy, zawsze dodajemy na początku pierwszego i drugiego drutu jako pierwsze oczko. Dociskamy, tak bez przesady, ale dosyć konkretnie. I dwa prawe. sobie odwinę włóczkę. I znowu dodajemy, czyli nitka między przekręcone dwa prawe. Szukamy nitki między. U mnie dwóch nitek. Pamiętamy, że tylu nitek z ilu korzystamy. I dwa prawe. I następne. Możecie sobie przetestować, który sposób dodawania jest dla Was wygodniejszy. Czy ten. Czy ten wykorzystujący oczko poniżej, ale jeżeli już zdecydujecie, to trzymajcie się jednego sposobu, żeby go nie zmieniać. Dlaczego? Ponieważ konsekwencja da wam ładne wiatraczki. I tak zawsze możemy te wiatraczki potem schować w środku, ale po co, skoro chcemy czapkę dwustronną? Skoro w poprzednim okrążeniu było dodawane, to w tym okrążeniu robimy same prawe. I ktoś zapyta, no dobrze, to skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest okrążenie, gdzie dodaję, czy nie dodaję? I ja powiem tak. Jeżeli mamy początek i ja tutaj tak naprawdę mam taki kociokwik włóczek, to oczko jest strasznie ścisłe, i jakbym chciała znaleźć nitkę poprzedniego rzędu, to to jest trudne, bo mam de facto dwie nitki, to to znaczy, że poprzednie okrążenie było dodawaniowe. A obecne okrążenie jest okrążeniem z samymi prawymi oczkami. Dociskamy delikatnie do żyłki i robimy same prawe. Zaraz wam pokażę dla porównania, jak wygląda to samo miejsce, kiedy mamy tam rzeczywiście oczka prawe i jesteśmy tuż przed dodawaniem. Zobaczycie, że to tam wszystko jest luźniejsze i to oczko jest Nitka, na której mamy to oczko dodać, jest łatwa do znalezienia. Nie ma tam takiego ścisku. Nie wygląda to jak marszałkowska w godzinach szczytu. Dociskamy delikatnie. Ja o tym przypominam, ponieważ wiele osób, jak robi na żyłce, to mówi, że oczka nam w miejscu styku tych dwóch żyłek, tego zakrętu, tej pętelki magicznej, że one są wydłużone albo ściśnięte. Uh, powiem bardzo niepopularną opinię, ale w moim przypadku bardzo prawdziwą. Im mniej zwracam uwagi na to, żeby te oczka były dociśnięte albo odpowiednio luźne, tym lepiej to wychodzi. Czyli takie delikatne dociśnięcie do żyłki u mnie działa. I teraz zobaczcie. Gdyby ktoś to odłożył, nie zaznaczył sobie, bo możecie oczywiście robić notatki, ale powiedzmy, że ktoś tych notatek nie zrobił, nie wie gdzie jest, zgubił się, w ogóle jak dziecko we mgle, to teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy tu jedną nitkę, którą jestem w stanie łatwo podnieść. Co to oznacza? Że muszę dodawać. A tu mamy te dwie nitki, które są jak jedno wielkie kłębowisko. Tu się nic nie da dodać. Czyli ta nitka. Jeśli ona jest taka luźna i łatwo ją podnieść, to znaczy, że dodajemy. No dobra, teraz szybka zagadka. Skoro pierwszy raz przy dodawaniu było dodane i jedno prawe, dodane i jedno prawe, przy poprzednim okrążeniu było dodane i dwa prawe, to teraz zgodnie z prawem konsekwencji, których kobiety podobno niekoniecznie się trzymają, bo konsekwentne nie są. I mówi to kobieta, więc mi, mi wolno. Skoro było jedno prawe, dwa prawe, to teraz oczywiście będą trzy prawe. Na początku to liczymy, ale coraz bardziej też to widać. Bo zobaczcie, że mamy, jakie ja zrobię już te trzy prawe tu, to przyjrzyjcie się, że tu widać, że oczka wychodzą z tej linii. Więc jeśli się pogubimy, a już na pewno jak będziemy mieli tu nie wiem 16 oczek, to nie będziemy ich liczyć za każdym razem, to wtedy spokojnie możemy zaglądać i te oczka wychodzące będzie widać coraz bardziej. Ale na razie powiedzmy, że jak mamy jeszcze 3 oczka, to je sobie spokojnie liczymy. I dodajemy, i znowu dodajemy 8 oczek. I znowu, jak się zgubiłam, w sensie, że nie wiem, czy teraz już dodaję, czy nie dodaję, to jak zrobię to oczko, to się przyglądam, czy to jest taka linia idąca do samego dołu. Jest. A tu jest takie oczko, które wychodzi mi znikąd. To tak naprawdę wychodzi z takiego zakręciku włóczki. Czyli tu dodaję. I później powinna mieć jeszcze trzy oczka. Czy będzie jakaś tragedia, jak się pomylimy w dodawaniu? Generalnie nie będzie. Ale od razu powiem, że to zaburzy potem i odejmowanie oczek, więc starajmy się tutaj nie popełnić błędu i raczej te oczka liczyć i robić to świadomie z tym dodawaniem, czy to jest odpowiedni, odpowiednie okrąże, okrążenie, odpowiednie miejsce i odpowiednia ilość oczek. I znowu, gdybym się zgubiła, to tak. Farfocel jest po tamtej stronie, czyli to jest środek okrążenia. Czy mam dodawać? No to testuję sobie nitkę. Nitka luźniutka, mogę ją wyciągnąć, czyli jak najbardziej mam dodawać. Dociągamy i znowu lecimy do końca. Następne okrążenie robimy oczywiście prawymi. W kolejnym okrążeniu, jak się możecie domyślać, będziemy robić dodane 4 prawe, dodane 4 prawe, potem znowu prawe i dodane 5 prawych, czyli nasz wiatraczek będzie sobie rosnąć. Ja zrobię tutaj fragmencik tak poza kadrem, żeby było troszkę szybciej. Bo jak robię z Wami, to wiecie, mam takie tempo tak, tak na spokojnie i wręcz nobliwie, i w ogóle tak wiecie, wszystko jest pięknie. Jak robię sama, to oczywiście jest to znacznie szybsze, bo nie muszę się martwić tym, że trzeba Wam pokazać w zasadzie każde oczko. I spotkamy się jak będzie troszeczkę więcej tych dodanych oczek, żeby Wam pokazać tą linię. Ja Wam na razie ją pokażę na. Wiecie co? Tak naprawdę to pokażę Wam ją na tej czapce. Chodzi o tą linię, która jest taką prostą linią. To jest tak kolorowe, że będzie mało widać, ale mimo wszystko. Jak się przyjrzycie, to to, to jest linia oczek taka nieprzerwana. A od tej linii mamy tak. Tu coś wyrasta, tu coś wyrasta, tu coś wyrasta, tu wyrasta i tu wyrasta. Czyli to jest zawsze oczko, które jest ostatnie robione na prawo, i zaraz za nim zawsze jest oczko dodawane w co drugim parzystym okrążeniu lub nieparzystym. Zależy jak liczymy pierwsze robione na prawo, które nam pozwalało zamknąć wszystko w okrąg. To ja tutaj sprawię. Że to troszeczkę urośnie, i spotkamy się za chwilkę, i wtedy pokażę Wam tak technicznie, jak yy, wygląda właśnie to oczko, które jest bokiem naszego skrzydełka od wiatraczka, a jednocześnie porozmawiamy o rozmiarach i jak sobie z nimi poradzić. No, to uwaga, po pierwsze zachwycamy się. Yy, powiem Wam, że ta czapka to będzie mistrzostwo świata, bo z czegoś takiego plus czegoś takiego powstaje genialna łąka. Ja wiem, że używanie słowa strasznie przy słowie podoba nie jest podobno wskazane, ale strasznie, potwornie mi się podoba. I teraz zanim y, poopowiadamy sobie o naszych wiatraczkach, to przygotujcie sobie marker, bo on nam się już przyda. Nie jest niezbędny, ale może się przydać. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak tu spojrzycie, wezmę długopis, to tak. To... Jest kolumna prawych oczek, która jest niezmienna. I to jest ostatnie prawe oczko. I później zobaczcie, że tutaj i tutaj i tutaj oczka są dodawane, czyli one z tej kolumny wyłażą. I jak dziergacie, to to już jest takie miejsce, które widać, że jak dochodzicie do niego, to tu była taka kolumna prawych oczek, a tu jest ten zawijaz dodawania. Jeżeli dodajecie na oczku poprzedniego rzędu czyli tak jak ja w pierwszym okrążeniu to to też widać że tutaj jest takie zaburzenie czyli to jest wskazówka że to jest miejsce do dodawania. I teraz taka uwaga pomocnicza czyli nie coś co musimy zrobić a coś co możemy zrobić ponieważ coraz bardziej oddaramy się od naszego słynnego farfocla czyli nitki z kłębka. A trzeba będzie mieć świadomość, gdzie się zaczyna okrążenie, i to jest niby pokazane. Szczególnie jeśli ktoś robi Magic Loop, no to to jest jeden, jedna z pętelek. Tylko gorzej, jak nam się ta pętelka gdzieś ześlizgnie przy robieniu, jak będziemy mieć więcej oczek. Dlatego ja właśnie mówię o tym, żeby robiąc Magic Loopem, używać bardzo długich żyłek. To jest chyba 120. Czyli nadmiar, absolutny nadmiar do obwodu czapki, ale dzięki temu pętelki są długie. Zamiast patrzeć na to, możecie sobie spokojnie, troszeczkę niżej, żeby nam nie przeszkadzał i żeby niczego nie zniszczyć, to rzeczywiście między oczkami, chciałam powiedzieć, właśnie to właśnie wszedł. Wpinamy sobie marker i ten marker będzie nam pokazywał, gdzie jest rzeczywisty początek okrążenia. Przenoście go sobie co jakiś czas, co 5, 10 cm do góry. I uwaga, od razu wam powiem, żeby później nie zapomnieć. W momencie kiedy do trzecie przy dodawaniu, do ostatniego dodawania i to w tej czapce było dokładnie w tym miejscu, to były te oczka. Te Skąd to wiem? Bo to jest ostatnie oczko, które jest takie troszkę dłuższe i zdeformowane. To jak dotrzecie do niego, to też sobie ten marker albo drugi, jeśli chcecie ten od początku okrążenia sobie przesuwać. Ten marker wepnijcie, jak już będziecie gdzieś tu, to w to ostatnie oczko, gdzie było dodawane, bo później ułatwi nam to niesamowicie mierzenie głębokości czapki. Czyli dopóki dodajemy, to używamy tego cuda, jeśli chcemy, jako oznaczenia, gdzie jest początek okrążenia. Ale w momencie, w którym będzie już ostatnie dodawanie, używamy go jako punktu orientacyjnego, niesamowicie przydatnego do głębokości czapki. No dobra, to skoro już użyłam słowa głębokość, to trzeba porozmawiać o rozmiarach. I tutaj mamy dwie możliwości. Troszkę matematyki będzie nam potrzebne, ale będziemy mnożyć razy 8. Więc nic strasznego. Nasza czapka składa się z wiatraczków, skrzydełek, jak kto woli, których jest 8: Cztery na jednym drucie, cztery na drugim, ale generalnie jest ich 8. I kiedy decydujemy o obwodzie tej czapki. To wystarczy, że zmierzymy odległość między ostatnim oczkiem dodawanym a tutaj ostatnim oczkiem prawym. I to jest u mnie, tylko na tej samej wysokości około 7 cm. I teraz, jak te 7 przemnożę sobie razy. 8, czyli nie muszę mierzyć całego obwodu czapki, bo to jest po prostu niewygodne, a czasem wręcz niewykonalne. To wiem, ile centymetrów obwodu ona będzie miała. I dzięki temu możemy na każdym etapie dostosować obwód czapki do naszych potrzeb. Czyli, w tym momencie, gdybym ja sobie zmierzyła tutaj. To mam jakieś 3 cm razy 8, czyli czapka na 24 cm obwodu. Tylko uwaga, pamiętajcie, że musimy jeszcze dostosować jedną rzecz. 24 cm ona ma bez rozciągania, czyli spokojnie pasowałaby na 24, wtedy po prostu luźno by wchodziła. Ale również 25, 26, czy nawet pewnie 28 cm, bo ona by mi się po prostu rozciągnęła. Czyli zawsze pamiętajcie, że jeżeli robicie powiedzmy na obwód 58, to nie robicie skrzydełka do takiego momentu, aż to będzie rzeczywiście 58 przez 8, tylko robicie ją zazwyczaj te czapki, minimalnie, minimalnie. Bardziej obcisłe, żeby ona po praniu i rozciągnięciu świetnie leżała na głowie. Chyba, że ktoś chce czapkę bardzo luźną, wtedy rzeczywiście róbcie, róbcie to na rzeczywisty obwód głowy. I to jest jedna możliwość, ale jest też druga możliwość. Jeżeli macie czapkę, która ma idealny obwód, Taki w punkt, i powiedzmy, że to jest ta czapka. Ale wasza czapka oryginalna nie ma, jeżeli też ma skrzydełka, to to jest po prostu proste. Robicie dotąd, aż skrzydełko ma dokładnie taką samą szerokość, bo ilość oczek może się różnić zależnie od włóczki i drutów. Ale powiedzmy, że ta czapka nie ma żadnych skrzydełek, była robiona w jakiś inny, dziwny sposób, nawet nie musimy wiedzieć jaki. Wtedy najlepszym sposobem jest. Złożenie jej bardzo dokładnie na pół i potem na ćwierć. Tak, żeby ona była jak najwęższa, ale miała jeszcze sens. I wtedy dokładnie to samo robimy z tym, co mamy tu. To trzeba by było przesunąć, ale ja wiem, że to jest tyle u mnie. Czyli sobie przykładam i już widzę, że w tym momencie zamiast mieć tyle. To ja mam tyle. Czyli to się absolutnie nie zgrywa. Druga możliwość to jest też sprawdzanie od czubka. Czyli przykładamy czubek do czubka i sprawdzamy, gdzie jesteśmy. No to ja jestem tak pira za oko, gdzieś na tej wysokości. Czyli jeszcze. Do momentu, kiedy czapka przestaje się poszerzać, to zazwyczaj widać, jeszcze troszkę mnie czeka. Czyli mamy dwie możliwości, które oczywiście możemy połączyć w trzecią. Wyliczyć to w centymetrach, oczkach, zmierzyć i określić dokładnie, ile potrzebujemy. Przyłożyć do istniejącej czapki, albo możecie zrobić dwie wersje, czyli mając czapkę, dołożyć sobie te centymetry i zrobić czapkę dokładnie taką, jaka jest nam. Potrzebna. Zasada będzie zawsze ta sama. Decyduje ten, kto ma to nosić. Czy chce luźniejszą, czy nie, czy chce tą czapkę y, głębszą. O głębokości jeszcze będziemy mówić, ale na razie skupiamy się na tym, że dziergamy na zmianę okrążenia dodawające i okrążenia prawymi oczkami, aż nasze skrzydełka łącznie dadzą nam taki obwód czapki, jaki jest nam Niezbędny. Czy taką czapkę można przymierzyć? Yy, tak, będzie można ją, bo gdybym to zsunęła, to ja ją teoretycznie mogę przyłożyć do głowy. Tylko problem jest w tym, że my znacznie wcześniej kończymy dodawać niż ta czapka się na głowie utrzyma. Szczególnie na głowie osoby z długimi. Śliskimi, zdrowymi włosami. Więc mierzenie takiej czapki na tym etapie końca dodawania nie ma sensu. Musimy polegać na centymetrach i musimy ewentualnie polegać na odwzorowaniu najlepiej leżącej czapki, a często tak jest, że ktoś chce powtórkę. No dobrze. W takim razie ja dziergam do momentu, kiedy czapka będzie miała tyle oczek, ile powinna mieć. I z tego co pamiętam, to u mnie to będzie 17 oczek w jednym skrzydełku i tutaj od razu Wam obiecuję, że za chwilkę pojawi się plansza, która pokaże Wam jaka jest próbka przy dokładnie tej włóczce, połączeniu tych dwóch włóczek na drutach 3.0, jaki obwód czapki się dostaje i wtedy ile oczek ma skrzydełko. I pamiętajcie, że my tutaj mm, operujemy ósemkami, czyli w każdym okrążeniu dodajemy 8 oczek, czyli 8 oczek przy tego typu czapce. To jest taka różnica. To jest około 2,5 cm. Czyli jak dodamy 8 oczek, to obwód przerasta nam mniej więcej o 2,5 cm. 2 4 6 8 tyle. Oczywiście przy nierozciągniętej czapce. Sporo? Dużo i nie, ponieważ zazwyczaj czapki jednak nie robi się co do centymetra. Tylko właśnie liczy się na to, że one się troszkę rozciągną, albo ktoś chce czapkę przylegającą. Wtedy tym bardziej robimy ją minimalnie mniejszą. I teraz uwaga. Niezależnie od tego, na jakich drutach robicie i jaką włóczką, bo równie dobrze mogłabym tu mieć druty szóstki i włóczkę grubości prawie mojego cienkiego palca, możecie wykorzystać dokładnie ten sam sposób. To samo dodawanie, tylko zamiast tych powiedzmy 17 oczek w ostatnim okrążeniu, gdzie będę dodawać przy takiej cieniutkiej włóczce, będę miała, to Wy będziecie mieli tych oczek 8, ale zasada będzie dokładnie ta sama. No dobrze, to w takim razie na chwilkę się rozstajemy, żeby wydziergać sobie czapkę do pożądanego obwodu. Za chwilkę plansza z próbkami, wielkościami, ilościami oczek. A później spotkamy się w momencie, kiedy ona już będzie miała odpowiedni obwód, a porozmawiamy chwilę o odpowiedniej głębokości. No i mamy. Łączka jak nic. Nawet nie wiecie jak to cieszy. Chociaż ostatnio powstało parę kolorowych projektów, ale to jest coś niesamowitego. I teraz. Ja dotarłam do takiego momentu, kiedy uznałam, że obwód mojej czapki jest ok. Czyli mam tutaj 16 oczek w każdym skrzydełku i to da mi później po lekkim rozciągnięciu na głowie obwód czapki taki idealnie dopasowany do głowy. Ale, tak jak mówiłam, to są takie decyzje, które podejmujemy bardzo indywidualnie. I teraz co dalej? Przestajemy dodawać, a robimy tylko i wyłącznie prawymi oczkami długą, długą tubę, żeby zrobić ją odtąd, dotąd i z powrotem dotąd. Tutaj, akurat w tych czapkach, jest około 25 cm prostego robienia. U was może być to troszeczkę inaczej, zależnie od głębokości czapki. Ale jeżeli będziecie mierzyć głębokość czapki, to sugeruję, nie mierzyć jej w ten sposób, bo zobaczcie co tu się dzieje i to będzie w każdej czapce tylko mierzymy ją jak sobie taką czapkę wzorcową to mierzymy ją po łuku. I o tym pamiętajmy. Oczywiście możecie też zmierzyć głębokość takiej czapki na głowie, na przykład od czubka głowy do poziomu brwi. Tylko wtedy pamiętajcie, żeby takim centymetrem, że tak powiem, przyklejonym do cudzysłów do czubka głowy, objechać tą głębokością całą głowę i sprawdzić, do, gdzie to sięga przy uszach, gdzie to sięga z tyłu i że czubek głowy, kiedy nosimy czapkę, jest troszeczkę przesunięty do tyłu. Nie na samym czubku, na próbuję wam to pokazać na własnej głowie. Czyli nie na samym czubku głowy, na samej górze, tylko jest to minimalnie z tyłu. Czyli teraz będziemy dziergać prawe, i będziemy dziergać prawe, i będziemy dziergać prawe, aż do momentu, kiedy nasza czapka będzie miała odpowiednią głębokość złożoną. I tutaj, ze względu na to, że tego jeszcze nie ma, będzie to troszeczkę ciężko pokazać. Ale troszkę wyobraźni, wyobraźcie sobie, że tu już, już jest taki kawałeczek, i składamy sobie ten kawałeczek zawsze do tego miejsca. Pamiętacie, mówiłam, żeby. Wpiąć marker w ostatnie dodane oczko. I jak będziemy składać do tego miejsca ten prosty, zupełnie prosty, tą prostą tubę, którą będziemy teraz dziergać, to od tego momentu do końca naszej robótki tu będzie niezłożone, tu będzie złożone będziemy mieli głębokość, jaką w tej chwili mamy, i zawsze możecie ją zmierzyć, mierząc to sobie oczywiście centymetry. Czyli teraz przed nami całe morze prawych oczek, i uwaga, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na to, żeby jego czapka była wywijana, czyli nie dość, że jest podwójna, to jeszcze, żeby miała wywinięcie, oczywiście znacznie większe, to pamiętajcie, żeby dodać taką podwójną wysokość wywinięcia, bo to będzie wywinięcie tu i tu. Czyli powiedzmy, nie wiem, koło. 15 cm, może nawet, zależnie od tego, gdzie mamy centymetr. Skupiliśmy centymetr. No, takie wywinięcie na 6 cm powinno być bezpieczne, na 7, czyli powiedzmy, że tak 12 cm w okolicach 14, w okolicach nawet 16. Dodatkowo nasza tuba powinna mieć więcej, żeby później to się rzeczywiście dobrze wywijało i było stabilne. I wtedy pamiętajcie też, że pewnie pójdzie Wam cały 100 gramowy motek włóczki skarpetkowej i na pewno powyżej jednego motka, pewnie w okolicach nawet półtora motka, może nawet niecałych, no pewnie niecałe, ale mimo wszystko już na pewno jeden motek nie wystarczy, bo on nam wystarczy na, na mniej więcej połowę, połowę tego. No dobrze, to wiemy już wszystko. Ładnie nam się zrobiło tutaj, strasznie ładnie, więc dziergamy dalej i spotykamy się w momencie, kiedy czapka będzie miała odpowiednią wysokość, a my będziemy się zajmować jej zwężaniem i łączeniem, żeby była czapką dwustronną. Powiedzcie, że nie przypomina Wam to wiosennej łąki, bo mnie bardzo i szczerze mówiąc, naprawdę dawno już nic tak nie cieszyło moich oczu i rąk, bo jest bardzo miękkie. To teraz. Teoretycznie. Moja czapka ma dokładnie tyle, ile powinna mieć. I pewnie będziecie troszkę zaskoczeni tym, jak długą tubę trzeba zrobić, żeby złożona na pół stanowiła rzeczywiście odpowiednią wysokość czapki. Przypominam, że mamy dwie możliwości, czyli zmierzenie. I tutaj niezależnie od tego, czy mierzymy, czy przymierzamy do czegoś, właśnie gubię oczka? Nie. <todgłosy> to pamiętamy o naszym... Przypiętym, przy ostatnim dodawanym oczku, markerze. Kiedy składamy taką czapkę, to składamy ją do markera. Tu sobie wyrównujemy. I kiedy mierzymy ją centymetrem, to odtąd dotąd. A jeżeli mierzymy ją do gotowej czapki, to podobnie od środka do środka. Tu składamy. I mierzymy po brzegu do czapki, którą mamy, albo do czapki, która ma odpowiednią wysokość, albo do czapki, która ma nieodpowiednią wysokość, ale wiemy, że ma być więcej lub mniej. I kiedy już nasza czapka ma taką wysokość, jaką powinna mieć, to brakuje nam tu drugiej części, czyli zmniejszenia ilości oczek. I teraz yy, przypominałam Wam, żeby sobie zapisać albo zapamiętać ile oczek miało nasze skrzydełko. I jeżeli tego nie zrobiliśmy, to nie ma problemu, ponieważ jesteśmy w stanie policzyć. Pamiętajcie, że w jednym z nich uwzględniamy to oczko dodawane, a w drugim już nie i możemy sobie spokojnie policzyć ile ono miało, ale pewnie wszyscy mają zapisane. I teraz będziemy oczka Zamykać, tworząc bardzo podobną konstrukcję, czyli schodząc do ośmiu oczek. I jak się pewnie domyślacie, skoro tu zasada była taka, że w jednym okrążeniu dodajemy, w drugim robimy tylko prawe oczka, to przy zamykaniu będzie dokładnie identycznie. W jednym okrążeniu będziemy zmniejszać liczbę oczek, a w drugim będziemy robić tylko prawe oczka, żeby odsunąć się od tego okrążenia zmniejszającego. Będzie prosto. Obiecuję. Ale zanim kto mnie zna, to może się nawet zdziwił, że do tej pory ani słowa, ale to ani nawet pół słowa nie powiedziałam o tym, czy robimy prawe czy prawe przekręcone. I teraz uwaga. Tak naprawdę, zróbcie sobie mały test. Dlaczego? Ponieważ to będzie za sekundkę ważne przy zamykaniu oczek. Nieważne, czy w waszej czapce pojawiły się oczka prawe, tak jak u mnie, czy prawe przekręcone, czyli oczka ze skrzyżowanymi nóżkami. Ważne, żeby wszędzie było tak samo. I możecie nawet zupełnie nieświadomie dziergać tą czapkę, i do tej pory tego zastanowienia nie było. Że użyję pięknego słowa, tej, ta refleksja się nie pojawiła, czy oczka są prawe, czy przekręcone. To zobaczcie, co działo się u mnie. Ja odruchowo, przy robieniu oczek na okrągło, wbijam się od lewej strony i moje oczka, a tutaj przekładałam oczka, więc muszę je poukładać tak, jak one powinny być. Dobra, teraz będzie zgodnie z zasadą. A przekładałam, ponieważ rozpędziłam się z jeszcze jednym dodatkowym okrążeniem i po dziesięciu oczkach uznałam, że mm, niekoniecznie. Czyli tak, zawsze wbijałam się od lewej strony i przerabiałam oczka, co oznaczało, że moje nóżki nie były skrzyżowane. Czyli ja robiłam w całej czapce prawe oczka, nieprzekręcone. Ale może się zdarzyć, że przy takim samym układzie oczka, czyli tak jakby otwartym w lewą stronę, Wygodniej Wam było wbijać się od prawej strony. I teraz zobaczcie, że to oznacza, że tu nie ma wielkiej dziury, tylko oczko jest przekręcone. I super, jeżeli wszystkie takie były, jak najbardziej może być. Czapka będzie bardziej wytrzymała i będzie się mniej rozciągała dzięki właśnie oczkom przekręconym. Bo jak krzyżujemy nóżki i przekręcamy oczko, to jednocześnie Zabieramy mu tak, jakby troszeczkę wysokości, a to oznacza, że może mniej pracować. Jak mniej pracuje, to się mniej rozciąga. To teraz zróbcie sobie szybki test, jak były dziergane wasze oczka. A, jeszcze jedno. Niektórzy robią oczka inaczej, i ich oczka, mimo tego, że robią w okrążeniach, układają się w ten sposób. I teraz znowu. Bardzo możliwe, że wbijali się po prostu w, te, w ten sposób i to jest zwykłe oczko prawe duża dziura. Ale może robili coś dziwnego i ich oczko ostatecznie lądowało jako takie, czyli przekręcone. Dlaczego tak jest? Ponieważ dziergamy bardzo różnie. To nie jest tak, że jest jeden sposób dziergania i każdemu oczka na drucie potem ułożą się tak samo. Dlatego na przykład ja zawsze, jak dostaję takie pytanie w mailach, będzie dygresja, ale dosyć yy, ważna, dostaję takie pytanie w mailach. A czy ja mam się w oczka wbijać od lewej czy od prawej? Hmm. Nie wiem, ponieważ nie wiem, jak układają się Twoje oczka na drucie. Jeżeli układają się tak jak u mnie, no to powiedzmy, że tu wbijaj się od lewej, ale możliwe, że Twoje oczko wygląda tak, więc, żeby było zwykłym prawym, wbijaj się od prawej. Dlatego poprawnym pytaniem jest: Czy mam się wbijać w oczko tak, żeby było zwykłym prawym, czy przekręconym? A to, czy ono jest ułożone w prawo czy w lewo, nieważne, bo ja zawsze jestem w stanie albo przerobić je normalnie, albo je przekręcić. No dobra, to ja się czuję usatysfakcjonowana, ponieważ pogadałam o oczkach prawych zwykłych i prawych przekręconych. No nie darowałabym sobie, gdyby tego nie było, ale wbrew pozorom to jest taki temat, który yy, u osób, które nie mają świadomości, on wywołuje dużo stresu. Szczególnie, że zdarza się, że ktoś coś zrobi, pokaże i nagle ma zalew komentarzy pod tytułem, ale źle robisz, bo twoje oczka są przekręcone. No okej, okay. jeśli ktoś sobie nie zdaje sprawy, że one są przekręcone, to rzeczywiście to jest błąd, ale tylko o ile komuś to przeszkadza i na przykład część oczek jest przekręconych, a część nie. Ale jeżeli ktoś zrobił to świadomie, bo chce mieć oczka przekręcone albo zawsze robi prawe przekręcone. To nikt mu nie zabroni. Nikt, absolutnie. Żaden komentarz, żadna ciocia, dobra rada i żadna ciocia, ja wiem lepiej, lub wujek. Więc tutaj się nie przejmujcie. Zróbcie sobie teraz tylko test, jakie prawe były w waszej czapce. No dobra. To teraz koniec gadania. Za sekundkę zaczniemy zwężać czapkę. To lecimy ze zwężaniem. Najpierw ustalamy sobie szybko w głowie, ile oczek miało maksymalnie moje skrzydełko. I u mnie było to oczek 16. Co to oznacza? To oznacza, że przerobię dwa razem, a potem dorobię te 14 oczek, żebym łącznie miała szerokość skrzydełka, czyli moje 16. Wy sobie tą swoją bardzo skomplikowaną matematykę przeliczacie na waszych skrzydełkach, więc jeśli ktoś miał 10 oczek, to robi dwa razem i dorabia 8 oczek, żeby było łącznie 10. I teraz kazałam Wam zrobić teścik, jak układały się Wasze oczka, ponieważ chcemy, żeby nasz wiatraczek był jak najśliczniejszy. I to będzie oczko, które będzie zamykało wszystkie kolejne oczka. Dosłownie je zje oczko po oczku, co dwa okrążenia. Wciągnie jedno oczko po drugim, aż zostanie tylko ono. Oznacza to, że to będzie oczko, które będzie szło na wierzchu. I teraz, jeżeli ja robiłam oczka zwykłe, to oznacza, że chciałabym, żeby i to oczko było zwykłe. A nie wbiję się pod dwa oczka od tej strony, bo wtedy to byłoby na wierzchu. Czyli muszę je sobie przełożyć. Zmieniam kierunek tego oczka i tego oczka. I teraz, jak się wbije w moje oczko pożerające wszystkie inne. To ono zawsze będzie na wierzchu. I zawsze przy przerabianiu dwóch razem będzie w ten sposób. Ale jeśli będę przykładać oczka z powrotem, tak jak były u mnie, ktoś robił oczka przekręcone. To nie musi go przekładać, ponieważ oczka powinny być skrzyżowane, czyli przy przekręconych oczkach może spokojnie przerobić w ten sposób i wtedy pierwsze oczko jest na wierzchu i na dodatek jest przekręcone. To dlatego prosiłam o zrobienie tego szybkiego testu, jakie oczka były robione. No to ja je sobie układam tak, żeby było ok, i zgubiłam. Mucher zgubiłam. Jest oczko bez moheru. I teraz tak przerabiamy, tylko ciągniemy to co powinno być, dociągamy znowu leciutko do żyłki, jak zwykle. I ja robię jeszcze 14 oczek. I teraz uwaga, zobaczcie co się dzieje. To były te oczka, pamiętacie? Mówiłam Wam, że się rozpędziłam z następnym okrążeniem, i one mi się potem, jak je przełożyłam na drut, to je przełożyłam w drugą stronę. I to jest właśnie to. Ja się nie zastanawiam, czy ja mam oczko w lewą, czy w prawą. Ja wiem, że mam zrobić zwykłe prawe oczko, więc robię prawe. Do momentu, aż ono będzie inaczej ułożone. I oczywiście nie liczę oczek, więc zaraz będę liczyła, ale to za sekundkę. Zobaczcie, one są cały czas ułożone w tą samą stronę, więc ja cały czas robię prawe. I jeszcze jedno prawe. I to było ostatnie przerobione oczko, a następne już jest tak, jak zawsze mam na drutach, czyli wbijam się od lewej strony. Ja się nie zastanawiam, czy robię oczka od prawej, czy od lewej. Ja dzisiaj przepraszam za to łupanie, ale yy, jakoś tak wyjątkowo nisko mamy aparat. I one zawsze są później w tą samą stronę ułożone, jak są już przerobione. No to lecimy z liczeniem. Tu były dwa oczka. 4, 6, 8, 10, 12, 14, czyli jeszcze dwa. 16 oczek. To teraz następna dwójka. Jeżeli ktoś bardzo chce, może włożyć sobie markery przed oczkami podwójnymi, przerabionymi jako dwa razem, ale szczerze mówiąc, nie jest to konieczne. Odruchowo już przełożyłam kierunek, żeby to było zwykłym prawym i było pierwsze. I znowu to były dwa oczka: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udowadniam Wam, że potrafię liczyć do 16 i oczywiście już się pogubiłam, mam 15 albo 16, zaraz policzę. I teraz tak pamiętacie, było 4 skrzydełka wiatraka po jednej stronie na jednej części żyłki i 4 skrzydełka wiatraka po drugiej. I tu musi być tak samo: musi nam się zmieścić. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i tam też cztery. Jak coś się nie zgadza, to mamy dwie możliwości. Albo było gdzieś, jak mamy za mało oczek, to pewnie gdzieś tu nie dodaliśmy. Ale sprawdzaliśmy, więc mam nadzieję, że taka sytuacja nie wystąpi. A jeżeli się okaże, że coś się nie zgadza, to pewnie gdzieś się pomyliliśmy w liczeniu tych oczek, więc sobie spokojnie wracamy i poprawiamy ewentualne błędy, ale mówię to tylko po to, żeby, żebyście wiedzieli, co zrobić, ale yy, mam nadzieję, że, te, że to nie, te, tego nie będzie. No dobrze, to już wiecie jak zrobić to okrążenie i wiecie, że następne okrążenie robimy na prawo. To spotkamy się przy trzecim okrążeniu, które będzie drugim zwężającym i wtedy popatrzymy sobie, czy my już widzimy, gdzie te zwężenia są, czy nadal musimy liczyć. Pierwsze okrążenie zwężające i okrążenie prawymi za mną, to teraz robimy drugie zwężające. I tak dobrze się domyślacie. Te oczka, które się zwężają, czyli pierwsze i Następne zanim które zostanie zjedzone, je czuć pod palcami. I to jest też sposób na to, żeby wiedzieć, gdzie następne oczko się pojawi. Ale wiemy, że pierwsze na pewno. Czyli znowu przekładam je sobie, żeby było po mojemu, czyli tak jak ja chcę, a nie tak jak oczka chcą. I robimy dwa razem. I delikatnie dociągamy do żyłki. I teraz robimy prawe. Poprzednio u mnie było to 14 prawych, teraz będzie to 13 prawych. Dobrze się domyślacie. Ale i powiedzmy, że jeżeli nie chcemy tego liczyć, to trzymamy sobie tak dosyć, że tak powiem, porządnie to, co mamy pod palcami i powinno się dać wyczuć to oczko. A jeśli nie damy rady go wyczuć, to sobie na nie popatrzmy, bo ono jest widoczne. Tutaj coś się zadziało. Czyli jedno oczko nam już zniknęło. Nie jest tak równiutko, czyli wiem, że to jest kolejne oczko, czyli nie muszę liczyć, mogę wyczuć i zobaczyć, ale oczywiście można też sobie mamrotać medytacyjnie pod nosem w moim przypadku licząc tym razem do 13. I zauważcie, że lecimy znowu całe okrążenie zwężające, czyli następne będzie okrążeniem zrobionym oczkami Czemu się cofam, bo zrobiłam tylko mocherem, a nie zrobiłam dwoma nitkami? O, nie zostawiamy takich rzeczy. I tym sposobem, powtarzając te dwa okrążenia, to jest jeszcze zwykłe oczko, a tu się coś działo, więc wiem, że też odejmuję. Czyli zwężające i robione prawymi, doprowadzamy do sytuacji, kiedy na drutach zostanie 8 oczek. I tu od razu Wam powiem, że kiedy Zrobimy okrążenie zwężające i będziemy robić już tylko dwa razem, dwa razem, dwa razem, dwa razem razy 8. To potem robimy jeszcze jedno okrążenie prawymi, czyli osiem prawych będzie jako ostatnie okrążenie, żeby te oczka później ładnie i miękko układały nam się przy zamknięciu. I teraz y, taka uwaga, tu się działo, więc i zadzieje się tym razem. Taka uwaga dotycząca tego, że może się okazać, że zabraknie Wam dosłownie kilku metrów mocheru. Mi nie powinno, bo tutaj jeszcze troszeczkę jest, zostanie mi troszeczkę, ale gdyby się okazało, że Wam brakuje i nawet macie drugi motek, ale nie bardzo chcecie go rozgrzebywać, żeby zrobić, nie wiem, dwa lub cztery okrążenia, to ostatnie dwa, cztery, no powiedzmy. Więcej nie, ale można je zrobić bez moheru. Dlaczego? Ponieważ wtedy zadbamy tylko o to, żeby ta część, bo będzie widać, że tam go nie ma, ale zadbamy o to, żeby ta część znalazła się w środku. Wasza czapka przestanie być wtedy idealnie dwustronna, ale powiedzmy, że ze względów ekonomicznych ma to sens. Chyba, że macie jakąś resztkę moheru, w podobnym kolorze, można go wtedy wykorzystać. Opcji jest kilka, czyli wykorzystanie moheru podobny, o podobnym kolorze, na przykład tutaj tylko takiego zielonkawego, a nie takiego melanżowego. Albo nie robienie w ogóle z moherem, tylko zrobienie już wtedy pojedynczą nitką, ale nie robimy tego za dużo. Dlaczego? Ponieważ to rzeczywiście uwierzcie mi, ten moher czyni cuda i będzie widać, kiedy go zabraknie, bo nagle zrobi nam się bardzo. Pusto, ale właśnie, żeby nie zaczynać nowego motka, tylko po to, żeby wykorzystać z niego kilka metrów, albo jeżeli go nie macie, to nie przejmujcie się, nie ma problemu, możemy zrobić bez. No to teraz nastąpi pełna magia filmowa, czyli ja będę sobie dziergać poza kamerą do końca całą tą górę czapki. Po angielsku ładnie nazywaną koroną, a u nas główką czapki. I spotkamy się w momencie, kiedy na drutach będzie te nasze ostatnie osłowione 8 oczek. Znowu tym razem zgubiłam moher. I wtedy zamkniemy oczka i całą czapkę złożymy tak, żeby z formy takiego serdelka i to dosyć takiego konkretnego przybrała formę takiej sensownej czapki. I okaże się, że nie będzie to nic trudnego, nie będziemy tutaj nic za bardzo ze sobą łączyć w żaden dramatycznie techniczny sposób. Posłużymy się po prostu tymi końcówkami, o których mówiłam na początku, i podobną końcówkę zostawimy na końcu. No dobra, to wiemy wszystko, wy wiecie wszystko. Ja wiem wszystko. Spotykamy się za dwie sekundy, kiedy ta czapka magicznie będzie miała już całą swoją powierzchnię i będziemy tylko zamykać. Koniec osiem oczek. Tak jak początek był od ośmiu, tak koniec jest na ośmiu. Uwaga, obcinamy. Zostawiamy sobie tutaj nic się nie dzieje. Zostawiamy sobie taki wygodny końcóweczek. I teraz uwaga. Nasza włóczka jest. Układamy to sobie tak, żeby była na górnym drucie. a dolny wciskamy tak, jakby miał być robione następne, robione następne okrążenie, żeby włóczka płynnie przeszła nam od oczek do zamykania. Zauważcie, że tu są dwie nitki, jeżeli robiliście z trzech, to trzy i teraz każde oczko po kolei, również dwie nitki, przekładamy na igłę, ciągniemy i teraz znowu musimy przeciągnąć, żeby nam się układała ta nitka od oczka do oczka zgodnie z ich układem, a nie szła jakoś na krzyż. I lecimy przez następne 4 oczka. Dociągamy, i teraz uwaga. Ona się kończy tutaj, ale tutaj widać dalsze oczka, te, w których na początku była nasza nitka. To tak jeszcze przez cztery pierwsze przeciągamy, żeby dobrze nam się wszystko zamknęło i jak najbardziej zabezpieczamy. Czyli szukamy sobie: mimo tego, że to jest prawa strona czapki, szukamy sobie takiego malutkiego, malutkiej części oczka. Wbijamy się pod nią dwa razy, żeby powstała pętelka. Dociskamy i teraz uwaga, to wyrzucamy. Jest nam już niepotrzebne. Naszą czapkę składamy na pół, czyli początek do końca. Tak powolutku. Niezbyt dokładnie. Jedyne, co uważamy, to to, żeby tutaj ta czapka się wyrównała, żeby nie było jakichś wielkich farfocli. I teraz czeka nas operacja na niezbyt ogarniętej czapce. Wbijamy się, i ta igła wyjdzie nam gdzieś w dziwnym miejscu, a powinna nam wyjść tu. Przeciągamy. I uwaga, zanim cokolwiek dalej zrobimy, to sprawdzamy, czy ta nitka nie zaczepiła o jakąś część czapki. Czyli czy czegoś nie ściąga. I teraz to jest nasza nitka wyciągnięta, ale tutaj jeszcze mamy, jak się zaraz rozlegnie koszmarny hałas, to to jest teodor, który kombinuje, co zrobić, żeby się tu pojawić. Zanim zaciśniemy te nitki o siebie, to jeszcze ten początek, który też ma lekką dziurkę, łapiemy tak na brzegu oczek. Dookoła. Tutaj się już za bardzo nie przejmujemy. Tą nitkę, która została wyciągnięta, możecie to też zrobić wcześniej. Tylko wtedy jest gorzej się przebić z tą nitką ze środka. O właśnie. Górę też mamy zaciśniętą. I teraz to sobie zabieramy. I dokładnie tak jak na dole, to tak samo zabezpieczamy tutaj. Czyli szukamy sobie jakiegoś takiego niewielkiego fragmentu włóczki, bliziutko tej końcówki. O, I wbijamy się jeden raz, drugi raz i w tą pętelkę przeciągamy końcówkę. Nasze nitki są nitkami, które są dosyć, jest mocher, one nie są śliskie, ale gdybyście mieli jakieś nitki, które są bardzo śliskie, to zabezpieczcie je troszeczkę bardziej. I teraz uwaga. Trzeba to zrobić z wyczuciem, żeby nie zerwać nitek. Zawiązujemy je na supełek i lekko dociągamy, żeby góra i dół znalazły się bliżutko siebie. Ale to, co powiedziałam, nie szarpiemy za mocno, bo jeżeli mamy lekkie, takie delikatne nitki, to je zerwiemy i w tym momencie klops. I teraz to. Zauważcie, że ja to robię na prawej stronie. Wszystkie te cztery nitki schowamy między warstwami naszej czapki, tak o ile one zechcą mi przejść wszystkie przez igłę. Ale nie ma, że nie chcą. Zmusimy je. O. Tak sobie palcami tak jakby rozkładamy górę i dół. Wbijamy się gdzieś bliziutko i igłą w środku przechodzimy gdzieś, tylko musimy mieć pewność, że wszystko jest ok, bo jak to zrobimy, to stracimy końcówki i już nic nie poprawimy. Wyciągamy. Dociągamy, żeby schować ten supełek, który tutaj był, i obcinamy tak 2 mm od, żeby niczego nie zrobić oczkom. I teraz, i mamy w środku schowane. I nasza czapka jest gotowa, dwustronna, dwuwarstwowa. Możemy ją nosić w tą stronę lub w tą stronę. Zależy co kto y, lubi. Y, tutaj były oczka zamykane, a tu były oczka dodawane. Dobrze mówię? Bardzo dobrze mówię. I teraz y, pokazywałam wam na początku czapki, które były robione z dwóch kolorów. Środkowa część inna, ta wewnętrzna część inna, znaczy środkowa i zewnętrzna, i teraz tutaj jedna uwaga: bardzo fajnie wygląda, jeżeli jedną ze stron przeciągniecie troszeczkę dalej, bo wtedy, wywijając ją, tu zostaje taki kolor, kolorowy rancik. Albo, jeżeli zrobicie kolor, Potem kolorowy pasek zupełnie innym kolorem, i drugą część czapki, wtedy niezależnie w którą stronę ją wywiniecie, będziecie mieli kolor i paseczek, i kolor i paseczek. I nawet jeśli wyjdzie wam troszkę krzywo i paseczek, który będzie wystawał tutaj, będzie troszeczkę konkretniejszy, a ten tutaj będzie tylko minimalny, nie przejmujcie się, nikt nie będzie wiedział, co jest w środku. I teraz taka uwaga jeszcze dla osób, które Chciałyby sobie tą czapkę tak bardzo dopasować do głowy, ponieważ ona nie ma ściągacza. Co jest wielkim plusem dla wielu osób, ale niektóre osoby lubią, jak ta czapkę czują, że ona się trzyma na głowie. Jeżeli macie gumkę, taką nitko gumkę, to możecie spokojnie tą czapkę ułożyć i nitko gumkę wciągnąć w oczka, Zaczepiając je o oczka na brzegu na zewnątrz, a potem wewnątrz. I wtedy to miejsce będzie leciutko złapane, ale będzie się rozciągało tak samo jak dzienina, ale mimo wszystko będzie Wam przylegało do uszu. To też jest możliwość. I oczywiście, bo tutaj to jest podstawowa wersja, ale opcji tutaj to jest po prostu nieskończona ilość. Możecie też. Zacząć czapkę, zrobić ją mniej więcej dotąd, potem zrobić ściągacz, ściągacz i skończyć czapkę. Wtedy, jak ją poskładacie, to ona będzie miała górę, ściągacz i będzie lepiej przylegała. Też jest taka możliwość. Ktoś zapyta, a czy mogę na takiej czapce robić wzorki? Na przykład zrobić czapkę dwuwarstwową z warkoczami, proszę bardzo, dwuwarstwową żakardową. Ależ proszę bardzo, możecie robić na tej konstrukcji w zasadzie wszystko, co tylko sobie wymyślicie. Mam nadzieję zresztą, że powstaną bardzo różne czapki. To ja teraz tą czapkę oddam do mojego osobistego domowego testera czapek, czyli mojego męża, który zaraz stwierdzi, że ją również chce sobie zostawić. A mam nadzieję, że wasze osoby, dla których robicie te czapki, albo wy sami też będziecie zachwyceni tym, co powstanie. Ja jestem na razie zachwycona kolorem. Zaraz zobaczymy, czy potencjalny nosiciel będzie zachwycony samą czapką. Miłego czapkowania. I ostatnia uwaga. Powiem wam szczerze, że zawsze jak robię czapki, to mam taki lekki uścisk w gardle. Bo mój tata był czapnikiem, który czapki szył. Ja czapek nie szyję, ale je dziergam ostatnio dosyć namiętnie i mam wrażenie, że to takie przechodzące po rodzinie umiejętności, które chyba nie giną. Więc fajnie, fajnie jest zrobić coś, co w rodzinie jest tradycją. Róbmy czapki, mało tego nośmy czapki dla zdrowia i urody. Bawcie się dobrze i mam nadzieję, że powstaną świetne, ale to po prostu świetne czapki dwuwarstwowe i dwustronne.